Hej, z tej strony Q, a to jest Elden Ring. Witam serdecznie w Nokronie. Jesteśmy w Nokronie, w zapomnianym nocnym mieście. No i teraz będziemy sobie biegać i zwiedzać. Jak najbardziej. Zawołamy sobie konia, żeby to wszystko szybciej poszło. Tutaj się nie da już. Dobra, to tutaj na obrzeżach nie będę biegał, nie chce mi się. Ja nie pamiętam, czy tam coś jest, czy tam nic nie ma, no ale mniejsza z tym, nie będziemy tam biegać. Tutaj sobie pobiegamy, gdzie się da. O, zobaczcie. Tam na dole biegaliśmy kiedyś. Kamień kowalski, piąteczkę. Tam na dole biegaliśmy, podpalaliśmy sobie te płomienie. Oj, było, było, działo się. Działo się kiedyś, działo. Tutaj trzeba być uważnym, bo tutaj między tymi kamieniami gdzieś mogli schować jakieś chamsko, wiecie. O właśnie, jakieś przedmioty. Złoty run, czwóreczka. A tam w ogóle mobka widać, widzicie? Tam widać mobka, co świadczy o tym, że tam też powinniśmy zajrzeć. Siema. Sokoły. Dobra. No kusi, kusi, żeby gdzieś tutaj zeskoczyć, coś pokombinować, ale... Ale na razie bym nie radził. Ale te, kurde, no ja wiem, że to mówiłem i pewnie jeszcze powtórzę kilka razy, ale przepięknie wyglądają te gwiazdy tutaj. Zobaczmy, czy tutaj czegoś nie ma przypadkiem. O, poszukująca strzała. Okej. O, proszę, proszę, tutaj wygląda jakby coś było. Sobie możemy zejść, ale ja na razie nie chcę zejść. Ja chcę, może sobie tutaj zaskoczymy. Tylko zanim tam zaskoczę, to już dobiegnę jeszcze tutaj do końca i zobaczę tu na końcu, czy coś ciekawego jest. No tutaj ewidentnie też coś można by pokminić. No ale dobra, zostawmy na razie. Chodźmy. Tutaj sobie spadniemy na dół. I to było tutaj. No i zobaczymy, co z tego wyniknie, tak? Tu mamy jakąś rozmowę. Siema, co tam? Panie krwi, wasza eminencjo, błagam, daj mi miejsce przy stole dynastii. Niech żyje dynastia Mongołów. Niech żyje dynastia Mongołów. No okej, to widać ewidentnie, że on tam patrzy na górę. Czyli właśnie tutaj, mauzoleum dynastii Mongołów. No dobra, okej. I tutaj z tego, co widzę, to sobie możemy zaskoczyć na dół, tak? Tylko pytanie, czy jest jakiś cel ku temu? Czy to się opłaca? Ja nie jestem do końca przekonany. Szczerze powiedziawszy. Aczkolwiek spróbujemy sobie zejść. O właśnie. No i rzeczywiście, opłaciło się, bo widzę, że tu jakiś przedmiot. Kamień kowalski, piąteczka, no to jak najbardziej, takie ciekawe rzeczy to przyjmujemy, co nie? Pytanie, czy tutaj coś ciekawego jeszcze schowali? No tutaj chyba nie za bardzo, tam coś niby teges, szmeges, ale ja tam nie będę praktykował takiej dzikiej wspinaczki. Tutaj można nieprzyjemnie sobie spaść. Dobra, no to lecimy dalej, zobaczymy tam dalej, czy tam coś dalej będzie ciekawego. Tutaj sobie zobaczymy między każdym tym, czy niczego nie postawili. Ech.
Chyba nic takiego tutaj nie ma. Tutaj widzę, że kolejne krwawe ślady innych graczy. No dobrze. Whoopsie, było blisko, ale powiedzmy, że to wszystko było kontrolowane. Okej. Spadnijmy sobie teraz tutaj. I teraz tak, taka mała tutaj anegdotka pozytywnie, moi drodzy. Dobra, trzymam się. Taka mała anegdotka. Tutaj... Czekajcie, gdzie to było? Tutaj, widzicie? Tu jest taki filar, który leży. Po nim się wchodzi i tu się wchodzi na taki ten... Takie zabudowania, pozostałości po tym moście. I tam jest portal. Ja wcześniej przeważnie mówiłem, że czekajcie, tu chyba był portal i ten portal gdzieś teleportuje do przodu tutaj gdzieś i potem stąd też można się teleportnąć tutaj z powrotem, nie? A tu jest ten trzeci portal i ten trzeci portal, on nas teleportuje na te jeziorka tutaj. Czyli tam, gdzie normalnie z buta nie możemy wejść. Jak jesteśmy tam w rzece Siofra. No i on nas teleportuje tutaj i pisaliście mi w komentarzach właśnie, że rzeka Siofra to jeszcze nie jest zrobione na 100%, bo tam właśnie jest taki dodatkowy boss za tym portalem i tak dalej. No i właśnie ja tak jakby nie skumałem na początku, o co chodzi, no to z tego względu, że ja przeważnie zawsze jak przychodzę, to zawsze przychodzę w ten sposób, że ja od tej strony do niego dochodzę. Od strony Nokronu. Ja tym portalem tam prawie nigdy do niego, może raz tam tylko do niego śmigłem i dlatego jakoś tak, wiecie, w głowie mi się to ułożyło, że ja to robię dopiero potem. Przed tobą cenny przedmiot. O, widzicie, tam jest ten bosik. Na razie przycina komara, ale już niedługo. Postaram się tam do niego zaraz zejść. Tu sobie pobiegajmy i popatrzmy, czy nie ma żadnych przedmiotów. Kamień Kowalski, piąteczka. Tutaj raczej nie będziemy zaskakiwać. Co to, to nie. No i dobra. To teraz wracamy tędy. Tam coś było jeszcze? Czekajcie, jeszcze zerknę, bo... Nie jestem pewien na 100%. Siema. Taki podejrzany ptaszek. No dobra, chyba nic nie ukrywał. Chyba nic nie miał na sumieniu ten ptaszek, chociaż uciekł. Dobra, chodźmy tędy. Tutaj widać ewidentnie, że jest takie zejście na dół. Okej. O, widzicie? I tędy można zejść. Pytanie, czy tam coś, kurde, było? Może się karnę tam specjalnie, nie? Ale wydaje mi się, że chyba nie. No... Mogłem sobie tylko przyjść, zobaczyć, że nic nie ma i teraz wracamy znowu, nie? Strasznie mnie wkurzają takie miejsca w tym Elden Ringu, że tak można eksplorować dogłębnie wszystkie takie właśnie najmniejsze półeczki, jakieś krawędzie budowli. Ale tak naprawdę to nie zawsze się opłaca, bo... Bo wychodzi na to, że właśnie dochodzimy do takiego miejsca, gdzie ciężko dojść, bo łatwo spaść, a tam się w końcu okazuje, że nic nie ma. No dobra, pozbierajmy sobie teraz tutaj przedmioty. Teraz właśnie jesteśmy w tym miejscu, gdzie byśmy się teleportnęli z rzeki Siofra, czyli powiedzmy, że to jest takie albo wyższe rejony Siofry, albo niższe rejony Nokronu, no jak to woli. Takie pomiędzy.
takie jeziorko. Pozbieramy sobie tu oczywiście wszystkie surowce, jakie są. No i pokonamy sobie tego pobocznego bossika. A z racji tego, że teraz jestem już też trochę silniejszy, bo tam pokonałem Radana i przebrnąłem przez część Kaelidu, no to też będzie łatwiej z tym bossem teraz. Oczywiście da się go też w miarę łatwo pokonać. On jest mniej więcej podobny strasznie do tego bossa, który jest w rzece Einsel, do której się schodzi z Liurni. Więc to jest bardzo podobny poziom trudności. Nie ma się co przejmować tym. Tu mamy piękny wodospad. Konwali oczywiście zbieramy. Tam jakbyśmy chcieli, to tam możemy sobie w sumie zaskoczyć z tego, co widzę tutaj, i tam byśmy wylądowali tam przy... No tam na terenach rzeki Siofra, gdzie już biegaliśmy wcześniej. Niestety z tego miejsca, gdzie się teraz znajduję, raczej nie wyjdziemy sobie z powrotem na górę do tego, do Nokronu, ale na szczęście mamy tam już odkryte ognisko, mamy odkrytą łaskę, więc możemy sobie tam bez problemu podskoczyć. Tutaj mamy skarabeusze, tam jest czerwony, tam jest niebieski. Ogółem skarabeusze nie są mi jakieś specjalnie przydatne. Jedyne po co tu przyjdę, to po to, żeby sobie znaleźć bańkę, z tego co pamiętam. Ale zabiję go tak dla pewności. O, właśnie, z niego jest bańka. Au. Myślałem, że ta bańka gdzieś tu leży, a się okazuje, że to z niego ta bańka, okej. To jeszcze sobie tego pacnę. A on mi daje tylko żyćko. No okej, może być i żyćko, dobra. To w takim razie chodźmy teraz tutaj. Ja oczywiście tych tutaj górników, tych glinianych ziomeczków nie będę zabijał, bo to jest, wiecie, zawsze trzeba z nimi bardzo długo walczyć, a nie mam jakichś potężnych obszarówek, które zmiotłyby ich, wiecie, z planszy raz, dwa, więc... Więc nie będę walczył, po prostu sobie zbiorę to, co mam zebrać i spadamy stąd, nie? Dobra, wydaje mi się, że to chyba wszystko, aczkolwiek jeszcze zerknę sobie tutaj z tej strony, za ścianę. Tam bossik sobie dalej śpi. Tutaj na szczęście mamy wielką, płaską powierzchnię, więc jak najbardziej mogę wezwać łuczników. I może nie będą takimi debilami, jak w niektórych momentach. O, proszę bardzo. Teraz... Pyk, łucznicy, jechany. Auć! Ziom! Spokojnie! Ale ja mam mało życia, nie? Kurde, ten Inkwizytor... Jest, wleciał bleed. Pokonano wielkiego przeciwnika, 19 tysiaczków wlatuje. Smocza halabarda, zobaczymy sobie oczywiście, co to jest. DD, siła, zręczność, bardziej D, z
tego co widzę, halabarda w kształcie smoka zakręta mocą lodu i błyskawic. Czy to prawda? Nie, to nieprawda. Bije fizycznie. Niestety żołnierze drakonidów nigdy nie osiągnęli nieśmiertelności i wyginęli jako marne imitacje swoich zrodzonych z nieba pobratymców. Cięcie z obrotu. No okej, okay, super. Co my tu mamy? Naznaczająca pieczęć Mariki. Czyli to jest coś jak pieczęć Radagona, tylko że ona działa na pozostałe statystyki. Również mamy karę, że więcej obrażeń dostajemy. Tylko zobaczcie, widzicie? Ona nie działa na witalność, wytrzymałość, siłę i zręczność. Ona działa na umysł, inteligencję, wiarę i mistycyzm. Więc no, a z racji tego, że ja bardziej jestem mele, no to ja jednak będę walczył tutaj z tymi statystykami. Ale jak jesteśmy jakimś casterem, albo takim chociaż połowa castera, połowa melasa, no to bardzo polecam to. Dobra. No, też właśnie z rzeki Siofry tu już można teleportować się od razu, jakby komuś zależało, żeby tutaj szybciej ogarnąć temat. Z tym talizmanem Mariki, żeby sobie go zdobyć o wiele szybciej niż to jest, niż ja teraz zdobyłem, no to właśnie można z Siofry tam od razu dolecieć. Nawet zdaje się, że chyba nawet nie trzeba walczyć z tym bossem, tylko wystarczy tam wjechać jak do siebie na pełnej do tego pod ten wodospad, wziąć sobie talizman i sprawa załatwiona. Mógłbym sobie level wbić, no ale dobra, już pobiegłem. Miejmy nadzieję, że nie stracę tych. Mamy 43 kafle, to jest, wiecie, trochę znajome. Trochę mi to przypomina 42 kafle. No ale mniejsza. Młody motyl, no okej. No dobrze, no i co my tu mamy? Mamy znowu tych tutaj panów. Tylko teraz widzę, chyba są mocniejsi. Co, zapalamy sobie znowu? Jeden zapalony. Jeszcze gdzieś coś tego jest? O, tu chyba widzę drugi. Drugi zapalony. Tutaj mamy chyba te dostojne, majestatyczne, główne wejście. Ile tutaj trzeba będzie tego zrobić? Chyba 6. 2, 4, 6. Tak, chyba 6 płomieni tylko. To dobrze, bo tam było wtedy wcześniej 8. Okej. Co my tu mamy? Kukri. No dobra, niech będzie. Ja ich może będę... Chociaż on jest łucznikiem, kurde. O, jakie uniki! No, chodź walczyć, stary. Wow! Jak mnie zaskoczył, ziomuś! Skąd ty żeś przyszedł? On tu musiał spać skądś chyba. Albo w krzakach siedział. Możliwe, że tu gdzieś siedział w krzakach, nie wiem. Ale ładnie zaskoczył, ładnie, ładnie.
O, już widziałem po cieniu. Gościu, spokój się, nie walczę z tobą, tylko z twoim kolegą. No i padli razem na 3-4. Chyba tak chcieli. Dobra, i tam, no chyba już znacie bajkę, jak to działa. Idziemy tam i tam sobie naciskamy zwłoki i walczymy z bossem. Tylko że trzeba najpierw rozpalić te płomyczki, to po pierwsze. A po drugie słyszę znowu tą nieznośną babę, która śpiewa, więc trzeba będzie znowu walczyć z tymi pieprzonymi nietoperzami. Tak? Czy to... A nie, to ta babka śpiewa tutaj, śpiewa, tańczy w ogóle. A, dobra, to sorry, to mi się pomyliło, te nietoperze inaczej śpiewały, sorry. Oho, łucznik. Dobra, ja wjeżdżam w tą babkę. Okej. O kurde. Się kurde uspokójcie. Fuck. Widzę, że tutaj tarcza nie zawsze działa. Trochę mi się to nie podoba. Mógłbym wezwać łuczników w sumie do walki. A nie wiem, czy chcę. Co ty robisz? Cholera. Leśniąca obręcz z rogami, super. Dobra, mamy chyba numer 3. Kogo my tu mamy? Patrzcie, meduza sobie lata. Dawno meduz nie spotykaliśmy, nie? To znaczy, że tutaj coś związanego ze śmiercią. Ewidentnie. Tutaj mamy jeszcze konwalię. Ewidentnie. Aha, a tu się wchodzi znowu na ten. Chociaż nie, czekajcie, nie znowu, bo ja tutaj nie byłem wcześniej. A jest tu coś ciekawego? Tam jakiś ziomuś jest. Z jakimś przedmiotem. Co ty tu masz, ziomek? Siema. Nakrapiany naszyjnik plus jeden. Okej. Tam są meduzy i te meduzy znowu czegoś chronią. Coś mi się wydaje, że ja chyba to chcę wziąć, tylko że to wygląda mi na przejście dalej. Tak czy nie tak? No tam się schodzi na dół i tam, no i tam jest łaska. Dobra, to ja nie chcę tego na razie, ja tam nie idę. Ja najpierw muszę się tutaj pobawić w zapalanie płomieni. Najpierw będziemy zapalać płomienie znowu. Niestety. Średnio mi się chce, no ale cóż. O właśnie, tu jeszcze słuchaj tego zioma. Siema. Co masz dla mnie, poka? Zaklęty strzał, okej. Pozwolicie, że sobie zapalę?
Ale tak na wszelki wypadek. Może lepiej rozwalę te szczury. Wow, jakie walnięcie porządne, wow. Laska, spokojnie. Dobra, szczurek zrobiony. Au. Okej. Okay. Jak się przewrócił, dostał w łeb z tego. Fajnie to wyglądało. Albo jakoś tak strasznie niefortunnie to robię, albo na te babeczki chyba nie działa backstab, bo widzę, że już kolejny raz mi nie chciało włączyć backstaba. Dobrze. Dobrze. To teraz tak, trzeba sobie zejść tędy. Ja se konia odpalę może lepiej do tego. O właśnie. I teraz pytanie, jak tutaj przejść i co tu w ogóle robić, nie? Patrzcie, ile młodych motylków sobie tutaj lata. Tu jeszcze chciałem coś obadać. Dobra, mniejsza z tym. Złoty rund 12. Tutaj widzę, że tutaj chyba można sobie ładnie wskoczyć. Tylko byleby nie spaść, nie? Okej. A tam coś na górze było, czy kurde nie? Bo nie jestem pewien. Ale dobra, chodźmy na razie tędy. Tędy. I potem tutaj. Okej, na górze tam nic nie widać raczej. Tutaj jakaś babusia znowu jest. A oprócz babusi coś jeszcze? Tutaj na dole? Woda, okej, okay, czyli trzeba uważać. Trzeba uważać. Ale ją rzuciłem, nie? Kurde, ile ona staminy bierze, ja pierdykam. No i ładnie, dobra. Futro szamana, super. A co tutaj się kryje? Głowa niemowlęcego przodka. Jest to właśnie te naczynie. Znaczy oni używali tego jako naczynia, z którego wylewała ta babeczka tą taką magię, która mnie raniła. To właśnie w ten sam sposób to naczynie działa. Jest to przedmiot używalny, ale nie zużywalny. Możemy go używać non-stop, tylko że bierze manę. No i jest fajnie. Dobra, teraz pytanie, jak stąd wyjść. Może tędy, nie? Spróbujemy. Wow, spokojnie z tym koniem. O, dobra, i teraz tam. Teraz tutaj na plażę. No i super, lecimy. Okej, nie spadłem na szczęście. Tutaj coś mamy? Nie. Skały mrówkowe. Tutaj mamy ziomeczków. Czekajcie, to ja sobie łyknę. I teraz sobie napełnię.
O, żeż ty w mordę jeża, no to mamy tutaj, proszę bardzo, zapraszam do zabawy, no, hello. Zaczyna się to czarowanie. Wow, come on. O nie. O nie. Nie zdążyłem z unikiem. A też nie miałem się kiedy skillować, bo co chwilę mnie atakował. Myślałem, że tutaj za że to drzewo jest trochę mniejsze. Chciałem się tak chować za drzewo, ale się okazuje, że to drzewo było duże. Łaska. Wiecie co, ja sobie to odpalę tutaj. I spadam. O, tu jest łaska. No to dawaj łaskę, dobra. A teraz idziemy się odpłacić temu pieprzonemu wilkowi. Strasznie nie lubię z nimi walczyć, szczerze powiedziawszy, wiecie? A wy jak tam? Dajcie znać w komentarzach. Czy uważacie za te czerwone wilki jakieś mocne są dla was? Czy może easy peasy? No mnie to strasznie wkurza, że one tyle skaczą, kurde, i do tego jeszcze czarują. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz w życiu z nim walczyłem, to mi się wydawał mega słaby. Bo... bo on wtedy, jak ja pierwszy raz z nim walczyłem w życiu, to on prawie w ogóle nie czarował. Rzucił może jednym czarem, a tak to przez całą walkę po prostu z nią walczył, ewentualnie skakał. Mi się wydawało, że on jest banalny, nie? Au. O kurde. No nie no, come on, bez takich mi tutaj. To ja mam wyjebane w takim razie, używam konia, no i tyle. Oż kurwa, ty jeden, ty. W takiej sytuacji przydałyby mi się... jakieś te duchy do wezwania, nie? Dobra, okej. Zrobieni są. O, siema. Skądś ty wylazł? Dobra, regen. No, daj se siana z tym, kurde, stary, jak ja nie lubię tego wilka. To jest damis wśród wilków, non stop tylko czaruje. Chodź tu. No nareszcie. Tylko trzy kafle niecałe. Nie, to słabiutko i żadnego dropa. Przestań. Z tych takich różnych reskinów bossów, których non stop dostajemy i dostajemy i dostajemy, to wydaje mi się, że chyba najbardziej lubię walczyć z nocną kawalerią. Tak mi się wydaje. Bo te ptaki śmierci to takie... nie. Te wilki to mnie wkurwiają. Nie wiem, kto tam jeszcze był. A, jeszcze są te takie robako drzewa dziwne, takie pełzające, takie wijące się. To też jest strasznie, no takie nieprzyjemna walka. A te wilki co, jakoś tak przed chwilą miały taki... tak wyglądały, jakby się zawiesiły trochę. Dobra, wiecie co? Ja skoczę do łaski, zregenerujemy się, zrobimy sobie może level nawet. A potem lecimy na tego bossa, którego w końcu ożywiłem. Żyćko, żyćko, proszę. Dobra. Widzę, że tam dwa kafle mi brakuje do żyćka, to w sumie ja bym sobie mógł to machnąć, nie wiem. Ile to mi daje?
O, okej. Dobra, trochę te życie rośnie. Nie mówię, że jakoś mocno, ale trochę rośnie. Dobra, w takim razie chodźmy teraz. Chociaż widzę, że tu jakieś przedmioty jeszcze leżą. Okej. Dobra, gdzie są te zwłoczki? Tutaj. Siema ekipa, wszystko ok? Mam nadzieję, że wszystko u was ok. Dobra, schowamy się tędy, pójdziemy bokiem, bo oni tam będą strzelać do mnie z łuku. A nie chciałbym zostać zestrzelony jak kaczusia. Dobra, siema. Przepraszam. No i co? No i kolejna walka znowu z tym ziomeczkiem, nie? I znowu łucznicy lecą w akcję. Zapraszam serdecznie, no. Kurwa, nie trafiam go w ogóle. Niby cztery nogi, a w ogóle nie trafiam. Gdzie żeś tam po nas? Chodź tu. O, patrzcie, jak ochoczo biegną. W sumie fajnie, dobrze, że się rozdzielają. O kurde. Au. O, uważajcie, chłopaki. Dobra, na szczęście ich nie trafił. Auć, 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 auć. Uleczył się cham jeden. On się leczy tymi duchami tych zwierząt, które zabija tutaj. Dobra, padł niby. Ej, nie strzelaj mi w nich. Kurde, twarz miała być. Chodź tu, ziom. No, dobra celność. Dobra celność, naprawdę, dobrze mi idzie. Zapraszam.
Gościu, mówił ci ktoś, że masz za chude nogi? Przydałaby się broń, która atakuje, tak wiecie, wszerz, nie? Ja go strasznie nie trafiam, jak bije ten. Ajajaj, ale zły timing. Jeszcze się podleczył znowu. O. Brakuje trochę łuczników. Ja sobie wrzucę może powera większego. Zobaczymy. Zapraszam. O, jump, jump, jump. Ale nie odskakuj od razu, come on. Ouch. Wow, prawie mnie zabiłeś, stary. Widziałeś to? Dobra, jak skaczę i atakuję lekkim atakiem, to jakoś to w miarę idzie sprawniej. Auć. Znowu się podleczył. Ta druga forma z tego przodka jest o wiele, kurde, bardziej wkurzająca, wiecie? O, znowu, rolling, rolling, rolling. Rolling, rolling. Ej, jakim cudem? O kurwa. Tu się zaczyna robić teraz niebezpiecznie, bo ja ginę. Raz i dwa i trzy, ale on poleciał daleko. Fajnie. Ja już nie mam leczenia w sobie. Jeszcze goście mnie zaraz rozwali, kurde. Chodźmy tu, gdzie jest mniej zwierząt. Bo on się leczy z tych zwierząt. Nie. No dobra, trochę mamy przejebane. Mamy sytuację podbramkową, ogłaszam, kod czerwony, szybko, leczenie, ale małe, szybko, większe, ale małe, dobra, dawaj to jeszcze. Dobra, próbujemy, uwaga. Może ja z łukiem postrzelam do niego trochę. 48. Kurde, znowu. Fa, ha, 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 ha. Jaki fail to jest, straszny. Boże kochany. Ale to zjebałem, co nie? Pozytywnie, strasznie, kurde. A ogółem dla mnie to jest mega porażka teraz, bo ja nigdy za bardzo, z tego co pamiętam, to chyba nie ginąłem od tego bossa. On jest ogółem bardzo łatwy. Co prawda wiadomo, to jest trudniejsza wersja tego poprzedniego. No ale kurde, come on. Kurde, Olek mocno obrywa. Au. Olek niestety mocno obrywa i to jest właśnie to. Ogdziu, daj mi power, bo muszę tego typa połamać. Chodź Olek, ciśniemy na niego, bo gościu mnie zaczyna denerwować. No, jumpuj, raz, dwa i trzy.
Olek, no nie dawaj się tak. O ty gnoju. Olek, gamoniu jeden. Kurwa, tak się dałeś zrobić. Jaka siara, Olek. A ten ma full życia znowu. Ja pierdykam, jak ty mnie denerwujesz. Jak ty mnie wkurzasz, boście. Miarka się przebrała. Jesus. Chodź tu, gnojku. Ajajaj, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ono tu! Au! Co ty robisz? What the fuck? Ej, on mi tego nigdy nie zrobił wcześniej, kurde. Ale jajca. Jakie bekowe. Skakał jak zajączek. Au. No nie no, kurwa typie. No to ultimate defensywa, no co poradzę, nie będę robił uników, bo dostaję wtedy w gonga. Okej. Znowu healowanko. Au! Wizerunek królewskiego przodka, nareszcie gościu rozwalony. No nie powiem, no wybaczcie pozytywnie, przepraszam was bardzo serdecznie za to, co tutaj się odjebało przed chwilą. Wypadek przy pracy. Dobra, nic. Następnym razem sobie wrócimy tutaj, w następnym odcinku, wrócimy sobie tutaj do lasu przodków. O. Neokron, wieczne miasto. I teraz tak, mówiłem, że możemy iść sobie gdzieś tam, tamtędy chyba, nie? Coś takiego mówiłem.
Ale zanim tam pójdziemy, to skoczymy sobie jeszcze tutaj, widzicie? Tu jest taka ukryta ścieżka. Normalnie nie każdy o tym myśli, żeby sobie tam skoczyć. Ale tak, da się tam skoczyć i tam trzeba skoczyć, żeby znaleźć skarb Nokronu. Chyba, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie tam coś było ważnego. Pamiętam, że też jest ostrza do znalezienia, takie fajne, które powoduje, że możemy sobie ulepszać bronię na trucizny, na krwawienia i tak dalej, więc i chyba jeszcze na okultyzmy, więc no opłaca się tam zejść tak czy inaczej, więc jak chcecie beze mnie, to śmiało możecie sobie skakać tam i schodzić na dół, a jak nie chcecie beze mnie, to poczekajcie na kolejny odcinek, tam sobie zejdziemy, ale tutaj jeszcze to nie koniec, skoczymy sobie z powrotem, póki teraz pamiętam, skoczymy sobie tutaj do tych dwóch palców, zobaczymy, co ja dostanę z tego przodka. Przeczytajmy sobie ogółem jeszcze ten. Gdzie to jest? Tutaj, o. Duchy przodków to zjawisko istniejące poza zasięgiem złotego drzewa. Życie kiełkuje ze śmierci, tak samo jak z narodzin, tak to już jest z żyjącymi. No dobra, zobaczmy, co mi to daje. I dzięki temu mogę tak, albo mieć uskrzydlony wielki ciernik, który ma tutaj fizyczne obrażenia, duże wymagane cechy, jeśli chodzi o siłę. Charakterystyczny róg przepełniony mocą duchów przodków. Tego dużego egzemplarza w kształcie skrzydła używa się jako broni czcicieli duchów. W wierze czcicieli duchów przodków uważa się je za skrzydła posłańców stworzone do zbierania żyć istot, które nie doświadczają kiełkowania. No i tutaj możemy jakiś duściel dusz robić, wysysamy duszę. Czyli obniżamy komuś obronę, no okej. To jest bardzo fajne. Przedmiot wykonany z rogów ducha królewskiego przodka przywraca punkty skupienia po pokonaniu wrogów. Czyli po każdym wrogu dostajemy troszeczkę many. To jest bardzo fajna rzecz. Jeśli używamy często umiejętności albo jakichś zaklęć, no to jest super, żeby sobie troszeczkę to zregenerować. Z rogów poległego króla kiełkuje nowe poroże emitujące światło. Tak nowe życie rodzi się ze śmierci, a ze śmierci rodzi się siła. Dobra, to zróbmy sobie to. Ja nie wiem, czy ja to będę używał, ale jest to aktualnie jeden z najciekawszych przedmiotów, które mnie tutaj interesują. To jest jako talizman, więc na razie, no na razie nie chcę tutaj sobie nic dawać takiego, bo tutaj więcej tych runów zbieram. O, tutaj jest ten talizman. No spoko. Dobra, pozytywnie. To by było na tyle w tym epizodzie, w tym odcineczku. Gdzie to jest? Las przodków, to jest nasz kolejny cel. Tam będziemy sobie grać dalej. Poszukamy tego skarbu Nokronu. A na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Hej!